No, panowie, środa, 10, drugie podejście do mydła. Aż sam się boję, że tak powiem, bo za pierwszym razem gęba mnie okrutnie piekła. Skóra sucha, wysuszona. No, nie były to miłe. Kolega Matrax mówi, żebym użył miękkiego pędzla, więc jest borsuczek. Ach, nie tą stroną. Edwin Jagger, borsuk best. Zobaczymy, mało mydła, twarz zwilżona. Znaczy, dużo mydła, mało wody, twarz zwilżona. Już trochę się nauczyłem tym mydłem operować, bo za pierwszym razem to było średnio na jeża. Nie miałem się jeszcze golić pod pachami, ale mam stracha tym mydłem. Trochę wody. Ale minimalnie na czubeczku. Brzytwa na zawecowana. Podobno tu jest mydło Perlucien, czy jakoś tak, czy Parl. Matko, nie wymówię tego słowa. Pierre Lucien, o, jakieś mydło. I to mydło ponoć co niektórych uczula. I jeżeli tutaj jest jakiś składnik tego mydła, no to to się podobno tak dla mnie kończy fatalnie. No, borsuczek gubi włosy, nie wiem czemu. Może dlatego, że większość czasu ostatnio stoi. Druga część filmu, drugie testowanie. Piana wychodzi bardzo ładna, zresztą to mydło ma bardzo ładny poślizg też i zostawia bardzo fajny flin. No dobra, twarz zwilżona, odkładam miskę, wyłączam kamerę, zaczynamy drugą część filmu. Chciałbym jeszcze jedno golenie przeprowadzić za pomocą atomowej rakiety, o 4 golenia. Dzisiaj miał być pędzel, może będę mówił nakładał pianę, pędzel Dick Starling. Tfu, Dick Starling już był. Dick Handmade miał być, ale jak mi doradzili, miękciejszy pędzel i że może nadzieja, że skóra się przyzwyczai do tego mydła, ja też mam taką nadzieję. Pierwsze było niekorzystne. Piana ładna, kremowa. Pokażę wam jeszcze, jak mi się dostało wykręcić. No. Tak to wygląda, proszę państwa. Rozłączam się, zobaczymy się po goleniu. No to po goleniu, jakie wrażenia? Między przejściami mydło wyschło dokumentnie, także zero jakiegoś poślizgu. To jest jedno. Twarz dzisiaj nie taka wysuszona, ale to myślę użyłem sobie po goleniu Aquavelle. I to może też dzięki temu, ale generalnie tak. Pierwsze przejście jakoś, no pomyślałem sobie, no kurde, może jakoś przeżyję, nie było tak źle. No ale drugie przejście to już ogień totalny na gębie, zaczęło gdzieś tam piec, także nie odważyłem się golić pach tym mydłem, użyłem sobie warsa do golenia. No i co? I spotkamy się jeszcze na trzecim goleniu, nie będzie czterech. Tego mojego małego dzika zdecydowałem się nie używać, bo nie ma co się męczyć. Trzecia będzie
w piątek atomowa rakieta. Po co ja ją pokazuję, jak film będzie drugi odcinek cały, myśl chłopie, ale będzie atomowa rakieta i myślę, że sobie wezmę przed goleniem, przesmaruję twarz proraso, białym proraso i w ten sposób to trzecie golenie poprowadzę, bo to już takie golenie, słuchajcie, będzie golenie kamikadze. No, mnie to mydełko ewidentnie piecze, uczula i no co, no, dla mnie się nie nadaje. I to tyle z relacji z drugiego golenia. Później relacja trzecie golenie i wstawiamy drugą część filmu na YouTube z tych dwóch goleń właśnie. Czyli do piątku. Cześć, piątek 12, kolejny dzień testu. Trzecie golenie, czwartego nie będzie. Wyrabiamy sobie mydełko. Tym oto pędzelkiem. Widać atomowa rakieta. O. Zmoczę ją. Czwartego golenia nie będzie, bo to takie już golenie na siłę. Twarz mnie po tym mydle piecze. Dzisiaj sobie użyłem Prorasso, żeby trochę zminimalizować efekty. Ostatnio to golenie czułem jeszcze przez godzinę. Tak myślałem, że trochę pomógł Aquavelve po goleniu zastosowany przeze mnie, ale nie pomógł. A to mowa rakieta, jak to syntetek, z każdym mydłem sobie poradzi. O. Także już w zasadzie z tej próbki, którą tu zapakowałem, mamy ładną pianę, dużo piany. No, nawet trochę mogę wody dodać, bo się rozprowadzić, nie? O. Ten pędzel chyba nabiłem najszybciej ze wszystkich pędzli. No ale jest to syntetyk, więc o czym my tu mówimy? Trochę więcej wody w niego. Powiem wam, że piję to. To mydło robi mi się taka piana bardzo kleista. Zasychająca na twarzy. Więc zrobimy ją trochę bardziej taką wodnitą. Jest fajna. Taka bardziej fajna, puszysta wyszła. No ja tym mydłem też się uczę wyrabiać piankę. Chyba najlepiej z tych syntetyka mi wylazła. Nie wiem, czy to kwestia, że już trzecie golenie, czy kwestia tego, że syntetyk, że wszystkiego wyrobi pianę.
A w dodatku to jest dobry syntetyk, co by nie było. Trochę potrzeszczę znowu. O. Krasie produkt miałem twórczy porównywać. Zrobię przejście pierwsze, a potem się zobaczymy w przejściu drugim. Powiem Wam, kochani, szykuję się do drugiego przejścia. Użyłem sobie prorasu białego, zielonej herbatki do przed goleniem. No, jakby ktoś nie wiedział, to jest proraso, zielona herbatka. Mnie najbardziej podpasowało, bo najskuteczniejszy z tych preszejwów jest zielony, ale on mi zapachowo nie podszedł. Sandał jest taki sobie, a ten preszejw jest fajny. Co Wam mogę powiedzieć? No, po raz pierwszy gdzieś tam jestem zadowolony z tego mydła. Tym preszejwem. Pieczenie mniejsze, skóra nieściągnięta, nieobsuszona. Jeszcze gdzieś tam tym się pacłem narożnikiem czułem. Pewnie Spektrum mi już nic więcej nie podeśle na recenzję, ale powiedziałbym, że mydełko takie sobie. Mnie osobiście uczulało, nie uczula. Da się je użyć przy jakimś preszejwie. Ściągało mi skórę. Także patrzę, czy się nagrywa. Skóra była ściągnięta, wysuszona. Jednym słowem masakra. Jeżeli golenie ma być przyjemnością, bo tak podchodzę do golenia. Te ostatnie golenia nie były wcale przyjemne. Skóra piekła żywym ogniem. Ja mógłbym się ogolić jutro. Nie muszę tak wcale często się golić. Wczoraj był czwartek, no to po tym środowym goleniu dopiero wieczorem zacząłem kłuć. A dzisiaj ten zaraz mam taki drobny. Jutro byłby on optymalny taki na zgolenie, że tak powiem, ale
Ale kurde, ja lubię się golić. Co jest nie do uwierzenia, ale ja to lubię, nie mogę się doczekać zarostu. Lubię go ściąć. Dla mnie to jest coś fajnego. A zwłaszcza teraz, jak mam nową brzytwę, no to tym bardziej się cieszę. Jak są nowe produkty do golenia, no to też się cieszę. A siedziałbym czubeczkiem. Chyba przy pierwszym przejściu. No. Odrębliwości czubka tego. Albo przy drugim. Mało ważne. W każdym bądź razie dzisiaj się normalnie ogoliłem. Piana mi się fajnie wyrobiła. Ale niestety nie są to zasługi tego mydła, tylko Prolaso przed goleniem. Bo no, widzę po prostu stan skóry i tak dalej. Ale już dzisiaj nie chciałem być kamikadze, zabezpieczyłem sobie tą gębę Prolasem. Tak jak mówię, żeby to było w końcu przyjemne golenie. Kremik, wyrabianie piany ma dosyć takie ciężkie, trzeba by się było tego wyrobienia nauczyć, dozować tą wodę. Samo golenie, no, to przechodzi jakoś, tak? No, fakt, że ostatnio mnie przy drugiej próbie wszystko wyschło na twarzy między przejściami, no ale nałożyłem drugi raz mydło i było ok. No i zastosowałem pre-shave i ta skóra jest od razu zupełnie inna niż przy tych dwóch goleniach. I szkoda, że to nie jest tak jak przy kremie Nivea, przy co tam jeszcze używałem takiego fajnego. Szkoda, że tak nie jest jak przy mydle Haslingera. O, tak powinna się zachowywać skóra jak teraz. Przy kremie Canyon też się tak skóra zachowuje. No to mydło tego nie posiada. No niestety i albo stety. Weźmiemy sobie tego Pilatrona Klasika. Dla mnie gdzieś to dyskwalifikuje to mydło. No pomijając fakt, że ono mnie utula. Ale jeśli by nawet nie uczulało, to wysuszanie skóry też gdzieś nie jest na miejscu. Dla mnie bynajmniej. Bo no mówię, no są produkty, których używałem, które znam. Po tych 3 latach poznaję właściwości różnych rzeczy, gdzieś tam potrafię odróżnić. I no dla mnie to mydło nie ma tych właściwości, które powinno mieć mydło do golenia. I nie wiąże się to po prostu czy z ceną, czy z czymś to. Samo mydło powinno właśnie takie być, o. Tak jak teraz mam buziuny, nieściągniętą gładziutką. No, a tamto mydło, no niestety. Tyle ode mnie z testowania, 4. pędzelka nie będzie, nie chcę się już męczyć tym mydełkiem. Najlepiej chyba się wyrabia pianę z syntetykiem, aczkolwiek trudno mi tu powiedzieć, no bo musiałbym powyrabiać trochę tą pianę.
tamtymi pędzelkami, nauczyć się odpowiednio dobierać wodę, gdzieś tam sobie popatrzeć, chociaż wydaje mi się, że całkiem w miarę dobrze to wychodziło tamtymi pędzelkami, ale mogłoby wyjść lepiej, no bo widzę po tym, nie, że tą pianę, no ale to jest syntetyk, syntetyki mają to do siebie, zwłaszcza atomowa rakieta ma to do siebie, już się o tym przekonałem, że ona wyrobi pianę ze wszystkiego i to piana będzie najwyższej jakości. To jest taki pędzel, on z tego słynie, wielu ludzi jest z tej rakiety tym sposobem zadowolonych i sobie ją chwali. Dobra, kochani, ja się nie rozgaduję. Koniec testów bedełka Spektrum. Cześć.